Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 udało się wybudować nowoczesne przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waszni Dolnej. 14 listopada uroczyście otwarto i oddano dzieciom nowy obiekt. Koszt budowy przedszkola wyniósł ponad 1 800 000 zł, w tym otrzymane dofinansowanie to prawie 750 000 zł. Wbudowanie tego przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej stworzyło korzystne warunki zapewniające dostęp do opieki i edukacji najmłodszym dzieciom z gminy Lubaczów. Budynek przystosowany jest również do możliwości dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Przedszkolaki mają tu do dyspozycji 4 przestronne oddziały z sanitariatami, salę do zajęć ruchowych i rytmicznych oraz gabinet higienistki. 14 listopada oficjalnie otwarto placówkę. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości znaleźli się m.in. wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel, Zdzisław Maziarz, radny gminy Lubaczów, a także Andrzej Kaczmarczyk, sołtys wsi Basznia Dolna oraz grono pedagogiczne rodzice, dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej. Na swym świecie małujesz, świeże jabłka niesie i to jest następny znak, że nadeszła jesień. I to jest następny znak, że nadeszła jesień. Biorąc pod uwagę historię, w Baszni były 2 przedszkola, później oba zostały zlikwidowane. 11 lat temu z inicjatywy gminy przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej utworzono klub Malucha w GOK-u. Pierwszy wychowawca właśnie była pani Tryniecka. I wtedy się zaczęło taki początek naszego przedszkola, bo najpierw klub Malucha, później oddział przedszkolny, 2 oddziały przedszkolne. Ale cały czas borykaliśmy się z problemem przemieszczania się. Dzieci musiały, przyjeżdżały tutaj, później przejście, wożenie posiłków. Było to ogromne utrudnienie i dla nas, ale przede wszystkim dzieci się męczyły. Warunki były, powiem, skromne. Od 1 września staliśmy się przedszkolem, publicznym przedszkolem i też nasza szkoła z tego względu, będąc zespołem szkół publicznych, stała się zespołem szkolno-przedszkolnym. Więc wszystko jakby robione było też pod to przedszkole. Jest to, zobaczycie Państwo, budynek cudowny, wspaniały. Myślę, że wyznaczyliśmy trendy dla innych, że tak pięknego obiektu, na razie przedszkola, a w styczniu i całej szkoły, na pewno nie ma w gminie, na pewno nie ma w powiecie i może kilka jest w województwie. Podczas uroczystości wójt gminy Lubaczów podkreślał, że dzieci dostają przedszkole, które jest jednym z najnowocześniejszych na Podkarpaciu. Ogromnie się cieszę, że mogliśmy ten projekt doprowadzić do szczęśliwego końca i tym wielkim staraniem, wielkim wysiłkiem spowodować, że ten budynek, tak jak pan dyrektor powiedział, bardzo nowoczesny, bardzo atrakcyjny, z wieloma wygodami i myślę taki na XXI wiek dzisiaj Państwu oddamy do użytku. Starań było sporo. Od wielu lat już o tym rozmawialiśmy, od wielu lat mówiliśmy. Tu pani Halinka mi przypomniała, że swego czasu na jednym ze spotkań też zainicjowała taką dyskusję na ten temat, ale jak zawsze problemem były środki finansowe. W ostatnich latach udało nam się pokonać ten problem i zdobyć pieniądze na realizację tego zadania. Dzisiaj możemy powiedzieć, że po tych kilku miesiącach wykonania tej inwestycji obiekt jest gotowy do użytkowania. Dzisiaj właśnie uzyskaliśmy decyzję pozwolenia na użytkowanie i możemy wprowadzić dzieci po to, by z tego obiektu mogły korzystać. To się składa z części takiej do zajęć związanych z wychowaniem fizycznym, do części związanej, z możliwością prowadzenia zajęć rytmicznych, zajęć tanecznych, ale też i z 4 pełnowymiarowych, pięknych, dużych sal, w których dzieci będą miały organizowane zajęcia. Te sale mają też własne zaplecze sanitarne. Te sale mają też po przeciwnej stronie to ogólno dostępne zaplecze, z którego to zaplecze dzieci będą mogły korzystać, ale też i nauczyciele. Te sale także mają zaplecze w postaci pokoju socjalnego i miejsca, gdzie będzie za chwilkę urzędować czy działać higienistka szkolna i w taki profesjonalny sposób,
z pełnym wyposażeniem tego gabinetu będzie mogła przyjmować i opiekować się Państwa dzieci. Dzisiaj rzeczywiście stawiamy wielki krok do przodu. Stawiamy ten krok, tak jak tutaj Pan Dyrektor wspomniał, ogromny z punktu widzenia porównania tych warunków, które stworzyliśmy w odniesieniu do innych miejsc, nie tylko na terenie gminy, ale na terenie całego powiatu i województwa. Będziecie mieć Państwo przedszkole jedno z najładniejszych, najnowocześniejszych w województwie podkarpackim. W części artystycznej wystąpiły grupy przedszkolaków oraz uczniowie klasy pierwszej. A po występach zaproszeni goście, dzieci i rodzice przeszli do nowego przedszkola. Tu ksiądz proboszcz Leszek Bruśniak odmówił z zebranymi modlitwę i poświęcił nowy budynek. Następnie uroczyście przecięto wstęgę i przedszkole zostało oficjalnie otwarte.